Tylko uważaj, jesteśmy wysoko. Takiego upadku byś nie przeżyła. To tutaj. Zejdziemy po linie. Nie, nie możemy skoczyć. To byłoby jak uderzenie w beton. Ostatni etap podróży wymaga silnych nerwów. Zejście z 60-metrowego klifu jest ryzykowne. Na dole mamy ostre skały i silne fale. Potem będziemy musieli przepłynąć około 15 metrów, by dostać się do łodzi. Musimy przywiązać linkę. Wygląda idealnie, jak myślisz? To dobry pomysł. Wykop dookoła rowek. Znaleźliśmy idealne miejsce. Problem polega na tym, że tutaj nie ma odpowiedniego drzewa, ale znalazłem skałę. Ma kształt kopuły, więc lina by się z niej ześlizgnęła. Jeśli wykopiemy rowek i będziemy się opuszczać, lina powinna się trzymać. Przynajmniej w teorii. Idziemy. Musimy? Tak. Za krawędź? Musimy zejść na dół, żeby dostać się na łódkę. Mam nadzieję, że nic mi nie będzie. Jeśli pociągnę, to się ześlizgnie? Chyba nie. Ale jeśli lina podjedzie o tak, to będzie kiepsko. Załóż ją z powrotem. Nie róbmy tego. Musimy liczyć, że się uda. Załóż kask, a potem zaczniemy schodzić. To dobre 60 metrów. Wiem, że lina nie jest wystarczająco długa. Najbardziej przerażającym etapem będzie skok. Ale na razie nie powiem o tym Bree, żeby skupiła się na samym zejściu. Najważniejsza sprawa. Nie puszczaj liny. Kiedy się odchylisz, pozwól, żeby się przesuwała. Jeśli ją puścisz, zaczniesz spadać. Więc jej nie puszczaj. Nawet jeśli nagle znajdziesz się w dziwnej pozycji. Dobra, nie puszczę jej. Pod żadnym pozorem. Posiusiam się. Tylko trochę, ale to nieuniknione. Ale czym byłoby życie bez odrobiny moczu spływającej po nodze? Wtedy wiesz, że żyjesz. Zejdziemy równocześnie. Cofamy się. Dobrze. Dobrze. Bałam się, że się posiusiam, ale teraz mi niedobrze. Proste nogi. Odchyl się trochę. Schodzimy. Powoli i ostrożnie. Dobrze ci idzie. Wspaniale. Uda ci się. Zachowaj równowagę. Nie patrz w dół. Na pewno nie. Chociaż widok jest świetny. Spojrzałam. Mamy tylko jeden mały problem. Lina nie sięga wody. Widzisz? Tak. Musimy skoczyć. Nie. Nie mogę. Wszystko będzie dobrze. Idziemy. Teraz czeka nas nieprzyjemny moment. Nie będziesz miała oparcia dla stóp. Spokojnie, jesteś gotowa? Jeszcze trochę. Dobrze. Teraz zjeżdżamy. Dobra robota, uda ci się. Wspaniale. Wow, that's a cool cave. Ale jaskinia. Patrz. Oh my god. So we're going down steadily. Opuszczamy się powoli. Okay, we've got
Jeszcze ponad metr liny, a potem skoczymy z około 4 metrów. Gotowa? Raz, dwa, trzy. Żyjesz. Ja żyję. Cała i zdrowa. Ale odjazd. Najbardziej przerażająca rzecz w moim życiu. Serio?